Cześć! Nie wiem, czy pamiętacie taki mój serial o jakże oryginalnym tytule Kraina krótków Serial. Jeśli go nie kojarzycie, to myślę, że warto by go było obejrzeć, bo ja cały czas sobie to moje uniwersum filmowo-serialowe rozwijam, cały czas pojawiają się nowe produkcje. Na przykład niedawno pojawił się Jeźdź czyli właśnie film osadzony w tym uniwersum, więc jeśli Krainy krótków nie widzieliście, to myślę, że warto ją zobaczyć. No i teraz właśnie pracuję nad nowym serialem, który będzie osadzony w tym uniwersum. Jego tytuł to Antyzłole. Wróćmy jednak do Krainy Klocków serial, no więc akcja tego serialu działa się w Krainie Klocków, czyli no mieście, takim mieście, w którym wszystkie minifigurki mogą sobie żyć w spokoju i szczęściu i zgodzie i jest fajnie, no i pomysł na tą całą Krainę Klocków powstał tak, że pomyślałem sobie, no, inni legotuberzy mają jakieś tam miasta, to czemu ja nie mogę mieć swojego? Też będę miał swoje miasto, będę miał swoją krainę klocków. No więc zbudowałem tą krainę klocków, tylko problem był taki, że nie stać mnie było na płyty bazowe, wiecie, ulice i itp., więc skorzystałem z tańszego zamiennika, jakim są kaptki z bloku kolorowego. I szczerze mówiąc, sprawdzają się one całkiem dobrze, myślę, że klocki na tym nawet fajnie wyglądają, aczkolwiek jest z nimi taki problem, że dość łatwo się niszczą. Mogą się jakoś zagiąć, zabrudzić, no wiecie. Więc planowałem, żeby kraina klocków była tutaj sobie na stałe, żeby sobie tutaj stała, aczkolwiek okazało się to niemożliwe, no bo właśnie te kartki się zaginały, brudziły, niszczyły. No i zestawy się też kurzyły bardzo mocno, no bo jednak to stoi na podłodze, więc mnóstwo kurzu tutaj było. No i w końcu zdecydowałem, że jednak tak nie może być, zestawy muszą wrócić na półkę. I zdecydowałem, że po prostu będę sobie tą krainę klocków odbudowywał wtedy, kiedy będę kręcił jakiś serial, do którego ona będzie potrzebna. No i teraz właśnie jest taka okazja, ponieważ kręcę Antyzwoli -E i kilka scen, w sumie sporo scen, trochę więcej niż kilka, będzie kręconych właśnie w krainie klocków, więc musiałem ją odbudować. Jeśli oglądaliście krainę klocków serial, no to zapewne widzicie, że coś tutaj nie gra. Coś chyba inaczej wygląda ta kraina klocków niż tam. No właśnie, wygląda zupełnie inaczej, ponieważ w pewnym momencie zdecydowałem, teraz jak ją odbudowywałem, że. Hmm, w sumie to. Jakaś taka trochę za duża była ta kraina klocków, tak? To wyglądało jakoś tak niezafajnie. Więc pomyślałem, że teraz kraina klocków będzie wyglądać nieco inaczej. Po pierwsze, jest ona dużo mniejsza niż poprzednia kraina klocków. Popatrzcie. Zaczyna się tutaj. Tak jak oryginalna kraina klocków. Ale kończy się. Tutaj. Natomiast oryginalna kraina klocków kończyła się gdzieś tak. Tutaj, no może tutaj. No, gdzieś tak, albo nawet tutaj. No, dosyć daleko. Więc nowa kraina klocków zajmuje mniej więcej połowę tego miejsca, które zajmowała stara kraina klocków. Tak więc naprawdę nieźle się skurczyła. Tak więc kraina klocków bardzo się zmieniła. Po pierwsze jest, jak już wspomniałem, znacznie mniejsza. Po drugie jest tutaj sporo zestawów, których nie było w oryginalnej krainie klocków, ponieważ po prostu ich wtedy nie miałem. No, nie miałem. Większość z nich po prostu wtedy nie istniała, tego ich jeszcze nie wyprodukowało. Są to między innymi ten domek z Harry'ego Pottera, niedawno recenzowany, również ta restauracja z Hidden Side. Tak więc sporo się w Krainie Klocków zmieniło. No i co mnie skłoniło do takich zmian? No, przede wszystkim uważam, że ta kraina klocków była za duża, ciężko było ją utrzymać w czystości. Za każdym razem, jak kręciłem jakiś serial, który siedział w krainie klocków, no to musiałem ją całą odkurzyć. A tam było tych klocków naprawdę sporo, więc zajmowało to mnóstwo czasu. Teraz, no, też jest tutaj sporo tych zestawów klocków i trochę czasu na odkurzenie tego trzeba poświęcić, ale jednak nie tak dużo jak wtedy. Po drugie, zwyczajnie bardziej mi się ta nowa wersja podoba. Tamta stara, no, nie wyglądała do końca jak miasto. Ta nowa bardziej przypomina miasto, może dlatego, że jest tutaj więcej budynków. No i inna sprawa, że wtedy tak dużo tych budynków, domków nie miałem, teraz mam ich trochę więcej, więc bardziej to przypomina miasto. I myślę, że wygląda po prostu fajniej, ładniej, estetyczniej. I ta nowa wersja mi się podoba dużo bardziej. Więc w dzisiejszym filmie oprowadzę Was po tej nowej krainie Klocków, pokażę Wam, jak ona wygląda. Zrobimy sobie taką wycieczkę. No, zbyt wiele tutaj do zwiedzania nie jest, właściwie prawie wszystko tutaj z tego kartu widzicie, ale pokażę Wam to nieco bardziej szczegółowo, tak więc zaczynajmy. Baczcie, że będę to nagrywał bez statywu, ale tak będzie mi zwyczajnie wygodniej. No więc naszą wycieczkę zaczynamy od tej oto ulicy. Stają sobie tutaj dwa domki. Pierwszy to domek ze zestawu Privet Drive z Harry'ego Pottera, a drugi to dom Emeta z Lego Przygody 2. Po ulicy jedzie sobie jakiś samochód. No i tak, ta ulica jest dosyć wąska. Jakieś duże pojazdy, typu na przykład taki Batmobil, raczej się tutaj nie zmieszczą. Aczkolwiek mniejsze samochody, typu właśnie ten tutaj Hot Rod, czy na przykład Ford Anglia z Harry'ego Pottera, bez problemu się powinny tutaj zmieścić. Oj, no teraz uderzyłem w dom, ale... Raczej bez problemu się one tutaj potrafią zmieścić. Jedziemy sobie tutaj dalej tą ulicą, no i skręcamy. I po tej stronie mamy całkiem ładne widoczki, ponieważ znajduje się tutaj port. Tutaj mamy morze, pływa tutaj sobie motorówka. Tutaj jakiś krokodyl z no czemu by nie? A tutaj jakiś robocik sobie surfuje. Więc widoczek jest całkiem ładny. Ładna, przejrzysta woda. Mamy tutaj barierkę, żeby oczywiście nikt do wody nie wpadł. To jest akurat moja własna konstrukcja, może nie będę tego nazywał mocem, bo to jest zaledwie paręnaście klocków na krzyż, ale myślę, że całkiem fajnie ta barierka wygląda. Po drugiej stronie widzimy przód właśnie wspomnianego domku Emeta z tego Przygody 2. A tutaj widzimy mojego moca, mojego moca, który zwał się Miasto i zbudowałem go już ponad rok temu. Więc od roku czasu go tutaj mam i go jeszcze nie rozebrałem, a to dlatego, że byłam właśnie częścią poprzedniej Krainy Klocków więc nie chciałem go rozbierać, no bo musiał tu być w razie, gdybym chciał sobie odbudować Krainę Klocków, żeby kręcić jakiś serial w niej. No więc nie mogłem go właściwie rozebrać. No i wykorzystałem go również w tej nowej Krainie Klocków, no bo bardzo dobrze się tutaj, myślę, komponuje. Mamy tutaj jakieś budynki, jakiś sklepik, tutaj jakiś stoliczek, fontannę. No nie będę Was po nim oprowadzał, jeśli chcecie się mu dokładniej przyjrzeć, no to zapraszam Was do jego prezentacji. Przenieśmy się jeszcze jednak do tego portu. Znajduje się tutaj restauracja, w której podają owoce morza. To jest ta restauracja z Lego Side, którą jakiś czas temu recenzowałem. Jest tutaj nawet taki szyld z wielką krewetką. Myślę, że fajnie się ona tutaj komponuje. Z kolei za nią znajduje się centrum Krainy Klocków. No i co my tutaj mamy? Tutaj jakiś sklep z ubraniami, akcesoriami, czapkami. Tutaj domek Jody. No czemu by nie? Czemu Joda sobie mo nie może w krainie klocków mieszkać? Oczywiście, że może. Tutaj znajduje się latarnia. Z kolei tutaj znajduje się stanowisko, na którym zazwyczaj stoi sobie prezydent i wygłasza jakieś przemowy do mieszkańców krainy klocków. Niestety teraz akurat go nie ma, pewnie jest w swoim centrum dowodzenia. Z kolei tutaj znajduje się najważniejsza rzecz w całej krainie klocków. Jest to oczywiście prak Jeśli oglądaliście krainy klocków, serial to wiecie o co chodzi. Jest to bardzo, bardzo ważny przedmiot dla mieszkańców Krainy Klocków. No zresztą strzeże go tutaj dwóch strażników. Bez niego Kraina Klocków no, może się po prostu zniszczyć. Klocki się po prostu rozpadną i będzie apokalipsa, można powiedzieć. Idziemy dalej. Tutaj znajduje się stoliczek, przy którym siedzą sobie Kai i Skylar. Taki mały easter dla fanów Ninjago. Tutaj stoi sobie sklep z pamiątkami w kształcie paszczy dinozaura. No nie wiem, czy paszcza dinozaura to jest pierwsza rzecz, która kojarzy mi się z Krainą Klocków. Tak czy inaczej, jest to zestaw z Jurassic World, no i stąd właśnie ta paszcza. A tutaj znajduje się sklep, taki supermarket. To jest z kolei zestaw z Lego Dimensions. O i tutaj jeszcze sobie stoi kosz na śmieci, a tutaj pan śmieciarz z taczką wywozi właśnie śmieci do tego kontenera. No, służby oczyszczenia miasta to jednak ważna rzecz. No dobra, to by było na tyle. Oprowadziłem Was po całej krainie klocków. No, w porównaniu do tej starej nie jest ona zbyt duża. Aczkolwiek no, wygląda moim zdaniem po prostu lepiej, ładniej i fajniej. No i co? Trzymajcie się. Cześć.